który był, nie polepszenie go, przywrócenie do stanu, który był. Została zniszczona szkoła przez huragan, odbudowujemy szkołę, jest pomoc humanitarna, ale budowa nowej szkoły na danym terenie, dlatego że chcemy jakby rozwinąć edukację w danym kraju i budowa kolejnej nowej szkoły, której nie było, jest wtedy już pomocą rozwojową. I no właśnie, budowa szpitala polowego w celu zapewnienia pomocy medycznej, dostęp wody po katastrofie w celu zapewnienia dostępu do wody. To są typowe takie humanitarne działania. Natomiast jak coś budujemy, żeby polepszyć, żeby się rozwijać, żeby polepszyć jakąś infrastrukturę, żeby coś udoskonalić, wprowadzić nowe rozwiązania, to jest to pomoc rozwojowa, czyli eliminacja długofalowych zjawisk mających negatywny wpływ na życie i rozwój. Ubóstwo, brak ochrony zdrowia, edukacji, brak dostępu do wody, niekorzystne zmiany klimatu. To właśnie taka podstawowa różnica. To wiecie, tak? Czy nie wiem, czy się zetknęliście, że takim ojcem, no, ojcem jakby zasad pomocy humanitarnej był Szwajcar Henry Dunant, który później jakby założył Czerwony Krzyż, Międzynarodowy Czerwony Krzyż. I on, dlaczego o tym, znaczy to, i on sformułował, on w zasadzie ze swoimi współpracownikami później sformułował cztery zasady pomocy humanitarnej, którymi kierujemy się i my, i większość organizacji. Większość. I właśnie tu, nie wiem, czytaliście książkę Karawana Kryzysu, albo w ogóle mieliście do czynienia z jakimiś takimi krytykami pomocy humanitarnej. Może tak. Najpierw omówimy sobie te zasady, a potem jakby powiem, jakie są kontrowersje. Przede wszystkim naczelną zasadą jest zasada humanitaryzmu. Wspomniałam już Wam na początku, że oznacza to, że cierpienie musi się spotkać z reakcją w każdych okolicznościach, to jest właśnie ważne, w każdych okolicznościach, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w najtrudniejszym położeniu. W każdych okolicznościach, czyli niezależnie od sytuacji, która wywołała konflikt, niezależnie od sytuacji politycznej w danym kraju. Być może jest to straszliwy, skorumpowany reżim, nie wiem, sami terroryści albo nie, no, tak, tego typu, znaczy państwo, które jest rządzone przez jakiegoś dyktatora, który cały świat go potępia, a mimo wszystko zasada humanitaryzmu głosi, że mimo, że się możemy nie zgadzać z danym reżimem czy daną polityką danego kraju, ale jeżeli są tam osoby potrzebujące, cierpiące, to my tam wchodzimy. Bezstronność oznacza, że pomoc jest dostarczana wyłącznie w zależności od potrzeb, bez względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną i stronę konfliktu. Co to znaczy? Bezstronność, że pomoc nie może podlegać żadnym tego typu kalkulacjom, czy ponieważ on jest talibem, to ja mu nie pomogę. Czyli na przykład w Afganistanie może dochodzić do takich sytuacji, często dochodzi, że jak organizacja buduje szpital gdzieś tam albo ma jakiś punkt ambulatoryjny i z tego punktu korzystają absolutnie wszyscy, to organizacja nie segreguje, ciebie wpuszcza, ciebie nie wpuszcza. To jest po prostu bezstronność, ale to na takim poziomie, poziomie podstawowym, natomiast to dotyczy też poziomu takiego meta, tak, że nie uzależniam pomocy od jakichkolwiek priorytetów czy jakiejś ukrytej swojej agendy, tak. Często pomoc, czy środki na pomoc oferowane przez państwa, one są najczęściej motywowane w jakiś sposób politycznie, więc jakby organizacja, czy w naszym przypadku to mogą się pojawiać takie rzeczy jak na przykład wojsko prosi nas o, wojsko w Afganistanie, prosi nas o to, żebyśmy współpracowali z nimi na terenach, gdzie oni się znajdują i współpracowali jakby z nimi, robili wspólny projekt. To by było absolutnie zaburzenie zasady bezstronności. Neutralność oznacza nieangażowanie się w żadne spory religijne, polityczne, rasowe czy ideologiczne. My po prostu tylko chcemy nieść ludziom pomoc, żeby użyć ich w cierpieniu i nie patrzymy na żadne tego typu spory, politykę, na jakieś konflikty etniczne, nic, po prostu jesteśmy neutralni. I niezależni oznacza niezależność celów humanitarnych od celów politycznych, gospodarczych czy wojskowych. I jakby to są takie cztery takie idealne, tak, zasady, wzorce i większość organizacji się pod nimi podpisuje.